Na autobus. Na razie. Chcieliśmy lecieć samolotem, jedziemy za autobusem. Autobusem, no. Zmienimy. Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj nietypowo, bo dzisiaj, tak jak mówiliśmy wcześniej, jesteśmy w drodze na lotnisko. Dzisiaj lecimy, nie jedziemy. Na razie jedziemy taksówką. Z przygodami, a to powiemy Wam trochę później. Będziemy mieli troszkę czasu na lotnisku, to Wam opowiemy, bo o ile pierwszym w tamtą stronę obeszło się bez żadnych przygód, to tyle w tą stronę już tak kolorowo nie było. Przygody się nas trzymają. Także do zobaczenia na lotnisku. Oto jesteśmy na lotnisku. Mamy godzinę 20 minut do odlotu, jest tak akurat w sam raz. Także maseczki. Tak, pogodę mamy słabą na lot, bo pada. Co pewnie widać za nami. No i drugi lot w życiu, nie? No, Kasper, drugi lot w życiu i w deszczu. Nie wiem. Maria. No, mocno się teraz rozpadało, zobaczcie. Nie wiem, jaka będzie jakość filmu, bo korzystamy z zastępczej kamerki, bo nasza nowa jeszcze nie przyszła, moja nowa, którą kupiłem. Zobaczymy, co z tego będzie, ale coś tam będzie. Także my idziemy się odprawić i trzymajcie kciuki, żeby przestało padać. Jesteśmy już po kontroli bezpieczeństwa. Mamy jeszcze 30 minut do boardingu, także mamy jeszcze trochę czasu. Idziemy się rozejrzeć, można jakieś lody zjeść albo coś. Maka. Maka, no, wiadomo. Oczywiście. Przeszło gładko, nie było problemów, nic tam nie sprawdzali. Tym razem na szczęście. Także spoko, daliśmy radę. A, ale właśnie miałem Wam opowiedzieć, bo mieliśmy przygody. Ale to może opowiem, jak gdzieś usiądziemy na spokojnie. No dobra, słuchajcie, znaleźliśmy miejsce oczywiście w Maku, bo Kasper Maka nie odpuści. A przygody, o czym mówiłem, to tak. Nagle na 3 godziny przed odlotem okazało się, że wypożyczalnia anulowała nam wynajem samochodu. Nie podali zbędnej przyczyny, powiedzieli, że jakiś błąd się zakradł i płatność do nich nie doszła. Płatność z mojego konta zniknęła, do nich nie doszła, zaczęło się wyjaśnianie, sytuacja się wyjaśniła, ale okazało się, że mimo wyjaśnienia sytuacji samochodu brak. A kasę odzyskać? Tak, kasę znaczy, mam odzyskać, ale co nie zmienia faktu, że na 3 godziny przed odlotem okazało się, że na miejscu nie mamy samochodu. Tam jest trochę słabo, nie będę mówił jaka to wypożyczalnia, bo generalnie nie pierwszy raz z nich korzystam i do tej pory wszystko było ok, więc pomijmy tę kwestię, no ale bardzo się rozczarowałem. Zaczęły się poszukiwania, oczywiście tak na ostatnią chwilę się okazało, że wcale nie tak łatwo jest znaleźć samochód, ale na szczęście się znalazł. Nie. Ale nie, znalazł się samochód, jest potwierdzony, także mam nadzieję, że będzie nas na miejscu czekał. Jak nie będzie czekał, To będziemy myśleć na miejscu. A potem się okazało, że podjechała taksówka i pan powiedział, że jak nie zejdziemy w 3 minuty, to on odjeżdża. No w ogóle jakiś Meksyk dzisiaj. Kazaliśmy mu zaczekać, na szczęście zaczekał. W zamian za to zasubskrybował nasz kanał, więc powiedzmy, że jesteśmy kwita. Także dziękujemy, a my sobie teraz coś spokojnie zjemy przed lotem i pewnie zobaczymy się już w samolocie. Trzymajcie kciuki za pogodę, bo pogoda jest słaba, wieje, pada. Będzie ciekawie. Idziemy na autobus. Na razie. Chcieliśmy lecieć samolotem, jedziemy za autobusem. Autobusem, no. Zmieniły się plany. Zamiast samolotem to pojedziemy autobusem. Thank you.
Samochód, to jest pytanie numer podstawowe teraz. No. Czy mamy czym jechać, czy nie mamy? Teraz się przekonamy. Wyszliśmy z lotniska. Proszę bardzo, to lotnisko w Zielonej Górze. Z naszym samolotem w tle. Teraz muszę zadzwonić do pana z wypożyczalni, czy mamy auto. Już dzwonię. No więc, moi drodzy, Dacia Duster daje radę.
potworne auto. No. Takie, nazwijmy to, drewniany samochód. Ale w autostradzie prowadzi całkiem przyjemnie. Przy 140 nieco ponad 3,5 tysiąca obrotów silnik benzynowy, także dużo nie pali. Daje radę. Nie jest 140? Źle. 140? No? Nawet nie czuć. Tak, prędkości za bardzo nie czuć. Nie buja, nie huśta. Także jak na auto tanie, no bo nie oszukujmy się, Dacia jest samochodem tanim, to nie jest źle. Aczkolwiek w kwestii prowadzenia ostatnio mieliśmy Astrę z 2020. Nie, Fabię, przepraszam. Skodę Fabię z 2019 roku. I no Skoda w porównaniu do Daci, mimo że to niższy segment chyba niż Dacia, inny segment, bo taki, nie wiem do jakiego segmentu z Dastera zakwalifikować, ale no Fabia wypadła no o niebo lepiej pod każdym względem. To się bagażnik fajny, miała gdzie się dało schować. No bo to kombi było. Także my śmigamy. Także my śmigamy odwieźć Kacpra. Niestety dzisiaj się musimy rozstać. Nie wiadomo na jak długo. Może do świąt się uda, zobaczymy jak to będzie. Tak się życie potoczyło, że od jakiegoś czasu mieszkamy bardzo daleko od siebie. Ale dajemy radę, nie, młody? No. No, przynajmniej latamy samolotami i jeździmy wypożyczonymi samochodami. Tak, jest... to teraz bierzemy Aventadora. No, coś się dzieje. Także moi drodzy, my śmigamy, ja się odezwę jeszcze z hotelu, bo dzisiaj mam inny hotel niż zwykle, bo... Ha, no właśnie, no w hotelu też nie miałem miejsc. A propos, także całkiem wszystko na nie tym razem. Więc mam jakiś inny hotel niż zawsze. Zobaczymy jaki będzie, odezwę się do Was z hotelu. A my już śmigamy jeszcze 50 km, także daleko nie ma. Do zobaczenia. No i tu słuchajcie, dotarłem do motelu w zasadzie, bo to nie hotel, tylko motelik. Tak się nazywa, motelik Janowski. Generalnie pokój zarezerwowany na mnie czekał, także miło. Pokoik malutki, fakt. Dużo mniejszy od tego, który w hotelu, który wynajmowałem wcześniej, w hotelu Chrobry. Natomiast no jest czyściutko, jest łazienka, jest toaleta, jest telewizor, czyli to ma to wszystko co potrzebne, żeby jedną noc spędzić. Pokażę Wam teraz ten pokoik od wejścia. Wejście, jakiś wieszaczek, tu jest toaleta z prysznicem. Dalej mamy, są dwa łóżka, prawda? Więc generalnie to jest dwójeczka, telewizor na ścianie, dwa łóżka, jakaś tutaj stoi lampka nocna, komódka, czajnik, kawa, herbata jest, także generalnie bardzo czysto, bardzo schludnie, więc przynajmniej to się udało tym razem. Kacper już u siebie w domu. No zawsze to jakoś tam przeżywamy, 13 lat mieszkaliśmy tuż obok siebie. Teraz tak się potoczyło, że mieszkamy na dwóch krańcach Polski tak naprawdę, więc mamy bardzo utrudniony kontakt, ale dajemy radę. Więc ja idę spać kochani, bo jutro rano samolot i trzeba wracać do pracy. Ale to chyba koniec tego vloga. Jutro wracam do Warszawy. Trzymajcie się, do następnego razu. Dobranoc.